Witam Was serdecznie, kochane dziewczynki i kochani chłopcy. Wiele z Was pisało mi w komentarzach, że mam piękną skórę, że po prostu pięknie wyglądam, niczym bogini. Naprawdę bardzo mi miło z tego powodu, że tak myślicie, ale teraz jak jestem bez makijażu, to widzicie, że niestety każda z nas ma problemy. Ja nie mam trądzik, ja na przykład mam cienie pod oczami i to obojętnie, czy się wyśpię, czy nie. Także właśnie chciałabym Wam wszystkim pokazać, że dziewczyny, które kręcą filmiki na YouTubie, pomimo tego, że naprawdę czasami wydają się niemal idealne, tak jak wszystkie z Was, albo jak wszyscy z Was, mają swoje problemy. Więc dzisiaj na prośbę kilku z Was chcę Wam pokazać, jakich kosmetyków używam do makijażu i jak robię swój codzienny makijaż. Także najpierw, że tak powiem, zapnę włoski, żeby mi tutaj nic nie fruwało. Mam nadzieję, że się zmieszczę w ciągu 15 minut, bo jak zacznę gadać, to pewnie nie będę mogła skończyć. I tak, jak przygotowałam swoją twarz? Na początku nałożyłam krem Estee Lauder Daywear Plus do cery mieszanej i normalnej. A później nałożyłam krem Dibiotic, to jest próbeczka, którą dostałam z Sephory. I to poczekałam 5, może 10 minut, albo nawet nie. I teraz nakładam pierwszą rzecz, jaką nakładam na twarz, jest to podkład Maybelline Dream Creamy Foundation w kolorze 30 Sand. Nakładam go paluszkami i nie mam żadnego pędzla, to znaczy mam jeden pędzel, ale on jest taki beznadziejny, taki płaski, trochę Was tutaj przesunę, żebyście widzieli. Ale wiecie co, on jest płaski i po prostu beznadziejnie w ogóle, tragedia, takie smugi robi, także wiecie, paluszki, oczywiście paluszki czyste i podkład też czysty i nakładamy takie, robimy ciapy. Pewnie będę trochę czerwona, bo ogólnie biegałam u siostry teraz po domu chwilę. Także wiecie, się nie przejmujcie. Robimy sobie takie ciapki. Wiem, że to się może wydawać, że go dużo nakładam, ale on ma bardzo kremową konsystencję i bardzo małe krycie. Także po prostu chcę, żebym cokolwiek zakrył tutaj. Chociaż jak widzicie, no ja nie mam problemów jakichś szczególnych, też nie mogę narzekać, bo to by było po prostu przesadą. I teraz rozsmarujemy. Także wiecie, ja naprawdę nie muszę używać mocno kryjących podkładów, bo po prostu nie mam takiej potrzeby i zazwyczaj wybieram jakieś podkłady nawilżające, rozświetlające. Ten akurat jest nawilżający, ale czasami też stosuję podkład Revlon Photo Ready. On jest taki lekko rozświetlający, ale akurat dzisiaj użyłam ten, bo po prostu chcę ten podkład skończyć, bo jak widzicie, mało go zostało, a on ma dosyć ciemny kolor, także jak już wiecie, w grudniu, czy tam pod koniec listopada, jak już będę taka bialutka, to już niestety nie będzie mi pasował. Tak więc chcę go wykorzystać, żeby się nie zmarnował. Kurczę, powiem Wam, że światło jest trochę kijowe, mam nadzieję, że coś tam zobaczycie, jak ja tutaj się pindrzę. Okej, pięknie wszystko rozsmarowane. Podkładzik zamykamy. I teraz sobie mokrą chusteczką wytrę łapki, bo wiecie, nie chcę sobie uwalić później wszystkich innych opakowań produktu, po prostu nienawidzę tego. Jeszcze teraz sobie usta przetrę. Okej. Okay. Serweteczką sobie wytrę usteczka i wytrę łapki. I teraz będziemy nakładać korektor. Korektor, jaki będę nakładać, to pod oczy korektor Giorgio Armani High Precision Retouch kolorek 2. Wiecie co, ja myślałam, że ten korektor będzie z takimi malutkimi drobinkami. Niestety on jest taki, raz, że słabo kroje, a dwa, że jest bez malutkich nawet drobinek, także niezbyt rozświetla. I nakładam go tylko pod oczy i na powieki, bo nie mam tutaj żadnych, że tak powiem, jinxów na twarzy. Przepraszam, że będę robiła jakieś beznadziejne miny, ale ja normalnie jak się maluję, to wiecie, nie robię mi to za bardzo. Także wiecie. Ważne jest to, żeby też stosować korektor na powieki, żeby Wam takie malutkie niebieskie żyłki nie prześwitywały, szczególnie dziewczynom, które mają taką jasną karnację jak ja. To nie wygląda naprawdę fajnie. Na resztę twarzy nakładam korektor Estee Lauder Double Wear w kolorze 02 Light Medium. Jest to próbeczka, którą dostałam z Douglasa, bardzo hojna próbeczka. Nakładam tutaj na wszystkie jakieś małe jinxy. Mówiłam Wam, że mam straszne po prostu wahania hormonów przez to, że wiadomo przez co, nie chcę już tutaj, że tak powiem, na głos mówić. Jeszcze mama obejrzy i co, będzie lanie w domu. Żartuję oczywiście. Także widzicie, nie mam tego za dużo, ale zawsze wiadomo,
jakieś niedoskonałości są na twarzy. Oczywiście ja tam się tym nie przyjmuję, no bo mi to nie robi. Następna rzecz, jaką nakładam, to puder Synergen albo Synergen. Kolorek 03, jest to puder antybakteryjny. Dla mnie najważniejsze jest to, że on jest po prostu bardzo jasny i dobrze się wpasowuje. Jak wiecie, używam też podkładu z, znaczy pudru z MAC. Ale już nie pamiętam, jak się nazywa, bo wiecie co, jak ja przyjeżdżam do domu, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby kosmetyki zabierały mało miejsca, żebym później nie musiała jak Rumun wracać do Poznania. Także zawsze jak przyjeżdżam do domu, to zawsze biorę ten puder, bo on jest po prostu malutki. Tak oto wygląda. Okej, teraz zajmiemy się brwiami. Dla dziewczyn wszystkich, które mają karnację, mówię, że najlepszą kredką dla blondynek jest kredka Essence. Niestety nie powiem Wam numerka, bo jak widzicie, już została mała, ale jak niedługo będę sobie kupować nową kredkę, to Wam po prostu powiem, jaki to jest kolorek, ale jakiś, no jak widać, to jest jasny kolor. Podkreślamy delikatnie brwi. I bardzo ważne, jeżeli macie jasne włosy, błagam Was, nie podkreślacie brwi na czarno albo na ciemny brąz, bo to wygląda strasznie nienaturalnie. Moim zdaniem to wygląda po prostu okropnie. Ale co? Life is brutal, tak? Rozczesuję sobie tym grzybyczkiem, pseudogrzybyczkiem. No, i brwi mamy gotowe. Ale tutaj sobie rozpierdziel, zrobiłam laski, no coś strasznego po prostu. Aha, i teraz zajmiemy się makijażem oczu, bo ja bronzer nakładam na końcu. Pryskam sobie taką mgiełką, obojętnie, nawet możecie sobie wodę nałożyć tylko na rękę. Ja akurat używam mgiełki Rival de Loop Aqua Spray. Jakaś tam z aloesem niby, ale wiecie, tam Rival de Loop, to ja bym powiedziała, że to tam nic nie ma. Trochę sobie ją, że tak powiem, jej ściągam, bo chodzi o to, żeby sobie zamoczyć pędzelek. Będę używała Inglota 9S. Z takim oto, to jest zwykły języczkowy i cień Christian Dior, które Wam pokazywałam w ulubieńcach sierpnia. Kolor 020 Beige Singular i będę używać tego koloru granatowego. I po prostu moczę pędzelek, o Jezu, spadają mi tutaj, moczę pędzelek, żeby wiecie, żeby po prostu lepiej się, że tak powiem, nakładało cień. Szybciutko tutaj. Moczę sobie pędzelek i wkładam do tego cienia oto. Strzepuję nadmiar i będę robić delikatne kreseczki. Muszę sobie wytrzeć rączkę. Będę robić delikatne... Czekajcie. Będę robić delikatne kreseczki tuż przy rzęsach. Wiecie, ja normalnie w sumie na co dzień nie rysuję sobie kresek, ale no... Przecież nie będę Wam pokazywać makijażu, w którym, nie wiem, nakładam podkład, bronzer, to co normalnie robię i wiecie, i... Tuszuję rzęsy, bo to trochę będzie bzdura. Moim zdaniem oczywiście. Myślę, że każda z Was, że tak powiem, sztukę tuszowania rzęs ma opanowaną do perfekcji, także nie będę to siebie lepiej robiła. Okej, znowu nabieramy, widzicie, jakie piękne ślady zostawia, nabieramy na rączkę, po prostu, wiecie, jeżeli macie jakiś płyn Duraline z Inglota, czy jakiś taki, to on jak najbardziej pomaga nakładać na mokro, ale ja takiego płynu nie mam, także każdy sobie radzi, że tak powiem, jak sobie radzi. Nie wiem, powiem Wam, że ja nie mam, że tak powiem, jakiegoś parcia na taki mocny, codzienny makijaż. Za krótki jest, że tak powiem. Także widzicie, mój makijaż nie jest skomplikowany. Każda z Was naprawdę może go na pewno zrobić. Także jakby Wam się podobało, to po prostu jakikolwiek cień. Z tym, że wiecie co, ja na przykład, jeżeli nie mam akurat cienia pod ręką, to sobie po prostu robię zwykłą czarną kredką kreskę. Albo czarną kredką, albo po prostu... Albo czarną kredką, albo brązową, albo tam, wiecie. Albo nie robię kreski i też jakoś, nie wiem, żyję. A jeszcze napiszcie mi, czy wyglądam dobrze bez make-upu. Ale oczywiście szczerze, nie musicie pisać, o Boże, pięknie wyglądasz, bo wiadomo, że to ściema, tak? Ale jeżeli po prostu uważacie, że wyglądam dobrze albo słabo, to piszcie, chcę znać Waszą opinię. Aha, i jeszcze jedno. Jeżeli uważacie, że coś robię źle albo inaczej niż powinnam, to napiszcie mi po prostu, wiadomo, zawsze się czegoś nowego nauczę.
I co? I może po prostu będę się przez to lepiej malować. Teraz tuszujemy rzęsy maskarą Rimmela Max Volume Flash. Teraz wy powinniście coś mówić, żebym się tutaj, wiecie, nie nudziła się. Mam nadzieję, że ten filmik was nie zanudzi na śmierć, bo nie wiem, czy to takie ciekawe, co ja stosuję. Ale jeżeli moi kochani widzowie mnie o to proszą, no to oczywiście dla mnie to przyjemność, żeby dla was coś nakręcić. Jedno oczko, lecimy drugie oczko. Mam nadzieję, że coś widzicie. Żeby nie wyszło, że wiecie, że same moje czoło widzicie, a ja, że tak powiem, je w ogóle w kamerze nie widać. No ale jak nic nie będzie widać, to najwyżej nagram drugi raz, no problem. Wiecie co, jutro jadę do Poznania, tak mi się nie chce i w środę znowu na zajęcia, masakra. Jeszcze mam w środę o 8 rano finanse, no po prostu... Masakra, przedmiot jest naprawdę ciężki. Ale co? Już nie narzekam, bo tak źle w końcu nie mam. Lecimy jeszcze raz drugie oczko. No i kozak, i styknie. Pięknie. Jak widzicie, ja jakoś nie tuszuję tych rzęs 8 razy. Czy tam nie poprawiam ich Bóg wie jak, no bo chociaż tutaj poczekajcie, tutaj się takie glutki zrobię, to trzeba poprawić, bo po prostu uważam, że makijaż na dzień nie może być aż taki mocny, dlatego ja tą kreskę zawsze robię albo cieniutką, albo jej nie nakładam. Co prawda ja nie mam oczywiście nic do dziewczyn, które że tak powiem bardzo mocno malują się na dzień, bo to przecież jest ich sprawa, prawda, czy robią sobie smoki eye na dzień, ważne, żeby one się z tym dobrze czuły. Ja akurat tutaj nie mam, wiecie, nic do gadania, ale dla mnie taki makijaż na dzień jest po prostu za mocny. Także wiecie, co kto, ale co kto lubi, prawda? Ja tutaj do nikogo nic nie ten... O, dobrze. No dobra, to teraz co? Powiem wam, że prawie cały makijaż mam z głowy, jeszcze tylko w kącik nakładam cień jakiś nie wiadomo jaki. Prezent od Virtual, czyli pewnie to jakieś tam Yoko Virtual, czy tam coś takiego. Nie wiem, skąd mam ten cień, nie pytajcie się mnie, bo ja ogólnie, wiecie, cień za bardzo nie kupuję, bo ich nie używam. W kącik, ewentualnie tutaj sobie przyciągniemy. Widzicie, no po prostu mój makijaż jest w stanie wykonać każda z was. Nie ma w tym naprawdę nic trudnego. Produktów też nie używam jakichś super specjalnych. Także co, do sklepu i robię makijaż. Teraz pokażę wam... A się posypało. Brązer, którego używam, jest Sephora, odcień 02 Copper. Kolorek ma naprawdę bardzo, bardzo ładny. Nie mogę wam za bardzo tutaj pokazać, bo jest bardzo rozsypany. I co ja z nim robię? Biorę go tak i tak o rękę go strzepuję, żeby on nie był aż taki, że tak powiem, mocny i osypujący się. Bo to jednak, jakby nie patrzeć, kolorek jest dosyć mocny. Teraz kręcę policzki. Tutaj szyjkę, elegancko, obojczyki. Zawsze się trochę tutaj na powieki nakładam. Nie wiem, czy tak się powinno robić, ale ja tak robię. Jestem, że tak powiem, z aplikacji tego zadowolona. Tylko za bardzo nie polecam tego pędza z Sephory. Ten do podkładu robi straszne smugi, jest po prostu okropny, a ten jest też takiego lichego włosia. Na przykład zobaczcie, tutaj jest pędzelek Maka 166 i on jest po prostu taki mięciusi, a ten jest taki, wiecie, włosia drugiego gatunku, czy coś takiego. No i co? Nakładam sobie balsamik na usta, papajowe masło z Body Shopu. Nakładam go sobie tutaj. A teraz będziemy nakładać szmineczkę. Czy wiecie, no ja ogólnie zazwyczaj nakładam pomadkę ochronną taką z Isany. Jakąś różaną, nie wiem, tam mi starczy, ale po prostu mam teraz szminkę z MAC, więc chcę ją sobie troszkę poużywać i się na nią nacieszyć. Widzicie, szminka bardzo naturalna, zarówno dla brunetki, jak i dla blondynki, a kolor to Cream Cup i wykończenie Cream Sheen, czyli bardzo nawilżające. I do tego mam błyszczyk Just Superb, błyszczyk Cream Sheen Glass, też z MAC i po prostu sobie nią tutaj nakładamy. Tyk. O. I co, dziewczynki? Tak się prezentuje mój codzienny makijaż.
Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak widzicie, nie jest to nic trudnego. Także co, jak gdybyście miały jeszcze jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzach. I co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!